Dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Rankedy, rankediki, rankedusie i spróbujmy dojść w tym odcinku do 12 wygranych rund. Mowa będzie nieco dłuższy, trudno, miejmy nadzieję, że się nie zwiesi, a jak się zwiesi, to będzie bardzo smutny. Usiądź do stołu, napijmy się. Oho, Bran. Wszyscy do broni! Bran grający na ten, na Strawę Królowej, najpewniej. Mam gremistę, więc wypadł mi z tym. Okej, okay, mistrzów, Lugos, Hjalmar, fajna ręka. Bardzo fajna, to jak to wymienię, ryk, niekoniecznie, nie chcę ryku. O, Wabjorn jest również bardzo fajny. Tą opcją, dobra, to ty na wąt środkowy. Pięknie. Ty na wąt ostatni. Ty na pierwszy. Blum. Opłaca mi się to teraz robić. Pamiętaj, człowiek będzie miał w skwefelie tylko raz. Nie. Nie opłaca mi się tego teraz robić, moi drodzy. No chodźmy, pora zmierzyć się ze strachem. A, tu jeszcze dodatkowo pogodynka, mój drogi. Pogodynka, kumpli. Pogodynka. A ty pogodynka. Dobra, to czekamy, aż... Dobra, to... Oczywiście, nasze tarcze są murem. Nasze tarcze są murem! Dlaczego pozwolił Okwistowi wejść? Nie rozumiem, przecież ja teraz Wabiorna wrzucam. Krew dla Svalblona! I mu czyszczę stół. Fabian for your win, mój ulubiony berserk Korna. Krew dla Boga krwi, blood for the blood god. To jest mniej więcej logika, moi drodzy, mojego ukochanego. Okej, gremista jest, więc nie opłaca, więc opłaca mi się to wypierdzielić, bo mam ciągle gremistę na łapie. Pasik, żebyś zaczynał i żebym ja miał lekką przewagę hard, kumplu. Koniec gadania. Tyrilla, która się wtasowuje do talii. Się ulepsza. Wymieniamy Okwistunia, moi drodzy. Wymieniamy zmęczonego Okwista, bo to jest tylko puste 6 punktów. Tarczowniczki. Fajnie. Od razu lepiej się czuję z tarczowniczkami. Pozory mylą. Niedźwiedź i nie tarczowniczka. Nie chcę tarczowniczki. Dobra. Okej. Okay. No. Tym to możemy się bawić, moi drodzy. Ty? Blum. A wiesz, że ja jednak chcę misia, kumplu? By być kapłanki Frey ewentualne psuć? Być ewentualne kapłanki Frey psuć? Psuć? Mocno?
Nie traćmy czasu! Svanridge? No da, tak zaś. Za brama! Musi mieć Zigdrife na łapie, moi drodzy. Zastanawiam się, co z Zigdrifą skreślić. Mistrza mistrzu. Dobra, jest osłonięty mocą antypowrogową ten. Niech bogini chroni cię od złego. Topornik, więc bardziej opłaca mi się. Bardziej mi się opłaca topornik od mistrza mistrzów, bo będę miał jeszcze odblokowany środkowy rząd, moi drodzy. Raz matka rodziła! Udaleryk, czyli wódca mi szpiega, to jest znak, oznaka moim zdaniem desperacji. Ramię w ramię! Na razie to. To by za bardzo nie bolało. Nie masz nic lepszego do roboty? Gremista od razu. Miejsca. Następnie ty na tą linię. Chwała najdzielniejszym! No dalej! Który chce? Ajdź! Miało być nieco inaczej, miało być na pierwszą linię. Kurwa, błąd. Blokowanie tego, dobra. Fajnie to będzie teraz wyglądało przy ewentualnym wyskrzeniu z tą tym. O ja cię chuj. Okej, nie mam słów, nie mam pytań, wygrałeś koleś. Ryzykuję i pasuję, modlę się, by się nie odpalił. Nie odpal się, nie odpal się, proszę, nie odpal się, nie! Nie się, oszczędzisz mi czas! Nie rób tego, nie odpalaj się, nie! Kambin, no, no, no! Nie chcę się odpalić, nie, nie chcę! Do 100 tysięcy morskich diabłów! Wszystko spłonęło! Całe wszystko, totalnie on wygrał. Dziękuję. Myślałem, że ten timing mu sprawił, że się nie odpali, a tutaj odpalił się, no i ten mnie z nim miał. No i ten mnie tak zmasakrował tym, a ja tutaj moje ładne karty wystawiam, a on Kambi. Kambi wyskakuje z dupy, moi drodzy, Kambi wyskakuje z dupy i Kambi robi mi wpierdol. A jak sobie poskładam elitnę pogodynkę, to wtedy się zemszczę na was wszystkich. Wtedy się zemszczę na was wszystkich i będę was trollował! Będzie tak rozlegało się z Kofeniowskiego w Nowym Sądu taki głos: trollo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 l! Trollo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 l! Słupy, o jakich wam się nie śniło! Taki dźwięk będzie z Kofeniowskiego się rozlegał, moi drodzy. Takie trollolol. Totalne. Totalny, absurdalny, absolutny trolling, moi drodzy.
spróbujmy ciebie podmienić. Dobra, to dwóch toporników, nie jest źle. I myślę, że na tym zostaniemy. Wiecie dlaczego? Bo ja chcę mieć ostatni rząd na tego miśka. Na mistrza mistrzów. Chcę go poprzeciągać w pierwszej rundzie. Masz mi czym zbić mistrza mistrzów? Ja tu ustanawiam prawa. Czyli standard. Widzę, zaraz poleci Bran. Zapewne. Dawaj Brana, kumplu. Dawaj. Ha! Oczywiście, przyjacielu. Odwrócaj swoje strawę królowej. Dobrze. Do 100 000 morskich diabłów! Teraz mamy idealnie zastawioną pułapkę na niego. Dowódca strawy królowej, to ja wrzucam mróz mu na pierwszą linię. Ach, to znowu ty. Kła? Ryk. Nasze tarcze są murem! Nasze tarcze są murem! Teraz razem! ...25 punktów. Skrzesaj sobie te... tarczonicy Candy Moon. No, come on. No. Dawaj. Nie, spasował. To ja pasuję, bo mnie taki wynik pasuje jak najbardziej, moi drodzy. I idziemy na ostatnią rundę, moi drodzy. Skoro wyrzucił gremistę z mgłą, to znaczy już nie ma raczej rzeczy typowo pogodynkowych. Dofen mi chyba niedźwiedź. Niedźwiedź jest dobrą kontrą na kolesia. Teraz tu pas. Pasujemy. Sława! Strike bondu wzmacniający tarczowniczki. As I expected. Tarczowniczki, które w padzie pojedynczym rozszalały berserker Korna, moi drodzy, Vabjorn. Rozszalały nie berserker, to jest już czempion Korna. Berserkerami są zwykli topornicy, ten jest czempionem Korna. Wrzucę mojego czempiona Korna pomiędzy nich. I kurczę, i zobaczymy, kto jest słaby. To mi doszło chyba łucznik Sanu Brokwa, o ile mnie wzrok nie byli. Ale kurczę, jak ja wyglądam, jak siedzę profilem na let's playu? Jak głupek, czy jak nie głupek?
Digdrifowsk weź niedźwiedzie. Czego potrzebujesz? Bo skoro on jemu tak zalewy na wypieprzaniu niedźwiedzi, to znaczy, że ma kapłanki. Kweź niedźwiedzia z Igdrifo, moja droga. Znowu mi wypieprzy atrapą, tak? No dawaj te atrapy, no. Lum! Wypieprzony atrapą. Udajemy, że nic nie wiemy, moi drodzy. Co się dzieje? Dawaj, kapła, dawaj te tarczowniczki tlenu Dimo, kumplu. No dawaj, dawaj je. No, come on, dawaj. No dawaj! No co się boi, no co je cyka w kumplu? Przecież ci ich nie zjem. Albo... Niech Modron Freja ma nas w opiece. Drajk? Jeszcze futrujew? On je jeszcze futruje, patrzcie w państwo. Na razie gramy tak, moi drodzy. Skwefaj, no skwefaj. Skwefaj, bo ja się już nie mogę doczekać tego mrozu, moi drogi. No skwefaj, no come on, no już je sfutrowałeś kwintylion razy, no dawaj, no! 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 Dobry jesteś. As expected. I jeszcze Wabiorn pójdzie. Modron Freja jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Oś niedźwiedź siedemnastkowy na wąt środkowy. Chcesz się bić? Może chcę się bić! Dla Svalbloda! Blood for the Blood God. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Za tobą wszędzie! Chodźmy w ogień! Na topór Hemdala! To może być nawet zabawne. Robimy tak. Wstawać, łajzy! Wyśpicie się po śmierci! 5, 4, 3, 2. Jeden. Blum. Teraz robimy tutaj Blum. I wygraliśmy to. Mamy to. Ładne zwycięstwo. Nad potężnym przeciwnikiem w sumie. Tak koło teraz 2000 będziemy zdali się fruwać, moi drodzy, przez długi okres czasu. I to jest, myślę, że taki mój limit. Taki mój limit górny, póki nie mam tali eitne pogodynki. Eitne pogodynka to będzie cinch. To będą ci... Czary cinchwa, moi drodzy, eitne pogodynka. Mój lud.
wiele wycierpiał. Jeżeli ktoś się zastanawia, wstawać, Wazy, pod wyśpicie się po śmierci. Jakiego chaosowca zamierzam robić Tintwa. Tfu, zamierzam robić bić tych, no. Skojatel. Jaką nazwę? Czas rozpocząć taniec! Cieszę się. Nie nadążasz, Dwan? Mówię, nie nadążam, bo jestem Dwan, więc nie nadążam. Za wami. Oj, kochani. Nie nadążam za wami, moi kochani. Pierwszą rundę jestem w stanie wygrać z palcem w 4 literach, myślę. W tym zestawie kart, który aktualnie mam na ręce. Rozdziobią cię kruki. Ludzie do morza. Dobra walka. Ty? Potrój się. Stanie w Zygdryfy. Następnie ty. Wymianki, moi drodzy, robi ewidentnie. Ty? Gra to. Pada w pułapkę coraz głębiej, niczym ruchowe piaski. Już czas. Moi drodzy, niczym takie ruchome piaski. Bardzo potężne i bardzo ruchome. Wiem, że chcesz wygrać tę rundę, ale... Not with me. Not at my car. Zadarłeś z niewłaściwą czarodziejką. Ludziom nie można ufać. Oto skubaniec, Wabiorn. Rozsądek jest dla słabych. I Wabiorne będę mu w stanie wczyścić. Ło, w pizdu, jak wejdzie ten. Jak wejdzie trzęsienie dupy, moi drodzy. Radził ci spasować, ja ci, bo ja się robię jednym trzęsieniem dupy. Wabiornem. Wow. Wabion z trzęsieniem dupy. Jak to wejdzie, to wiecie, co, wiecie jakie to będzie kombo, moi drodzy. Słownie. Pizda mu zostanie. Ocenia ilość trójek, moi drodzy. Ale za chwilę będzie manewr mistrzów. Za momencik. Gra. Dobrze. Nie wydaj się, oszczędzisz mi czasu. Patrzcie na to. I zaraz Wabiorn mu jeszcze powie pieprza większość stołu. Psiu. Okej? Okay? Ja bym ci po takim manewrze radził spasować. Lepiej spas. Naprawdę. Radziłbym ci to pasować. Dwie tury i nie ma tych trzech kart. To jest takie co? Teraz u przeciwnika. O tym jak mu większość stołu z jednym ruchem zeszła. Bo mój berserk Korna wpadł i porąbał wszystkich na ćwiarteczki. Znaczy mój champion Korna, nie jest berserk. Nie my rozpoczęliśmy tę wojnę. Ha!
Okej. Okay. Pas. Poza turem Vabjorn zdejmuje te twy. Mamy pressing pod tytułem Yennefer, pressing pod tytułem Vabjorn. Wymufamy pas na przeciwniku. Muszę wypieprzyć jedną tarczowniczkę z klanu Dimon, moi drodzy. I to tak koniecznie muszę ją wypieprzyć. Dobra, topornik. Spróbuj się z jednej karty. Bo ja lubię długie rundy, mój drogi kumplu. Długie rundy, kumplu, to coś, co lubię. To wskrzeszamy w następnej. Okwista. Okwista wskrzeszamy. Po co mnie wezwałaś? IDMN, osłona na karty do przewódek. Standard. Znaczy na te karty, które odmacniają się od przewódek. Czyli te całe awangardy w Rike, czy jak się to nazywa, nie wiem. No, ta karta, która się odmacnia od przewódek. Więc IDMN, tarczowniczki. Muszę papier z nimi zrobić, moi drodzy. Więc tarczowniczki, wypier papier i mamy dwa niedźwiedzie polarne, które będą, które wejdą za dużo. Będą biły i lały wroga po ryju, tępym. Aha, wyczuwam głupoty. Miś pierwszy. Miś drugi wejdzie za chwilę. Mały miś, opowie ci bajeczkę dziś. Dobra. Bern. A ja mam drugiego misia. Nieszczęśliwego, białego misia. Nieszczęśliwego, małego misia. Rozpocząć taniec! Dom. Nieszczęśliwego, białego misia! Dom. Vrihed! Wymienia karty ciągle Vrihed. Dom. Niech bogini chroni cię od złego. Topornika czy okwista? Topornika, bo są powoga odporni. Nim, bo jeden jest mocniejszy od drugiego. Więc dwóch toporników myślę, że będzie robić lepszą robotę w tej grze. Następnie tu wchodzą tarczowniczki, a następnie... Nie, czyste niebo sobie zachowamy, bo tutaj wejdzie mi najprawdopodobniej łucznik, bo żadnego nie wywróciłem. Znaczy, bo żadnego łucznika nie mam na cmentarzu misia. Jeszcze sobie dek z tych starczowniczek. Czy ja wyglądam jak dusiołek? Wąt ostatni. Ancrate wita was w tym cudownym dniu. Tirsia! Już tarczowniczki, czy jeszcze nie tarczowniczki? Już tarczowniczki, myślę, drodzy. Razem! Nie dawać im wytchnienia! Teraz razem! Bum, 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 bum. Sobie zrobiliśmy na ich... Na jego najcenniejszym wędzie. Następnie wejdzie rozprucie. Liczyłem, że tak powiesz!
Twoje sztuczki cię nie ocalą, Dwan! Teraz wchodzi w ty. Przełomu dogrywamy. O! Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. A to ciekawe, ostatnia karta jego dostanie dwa razy w ryj. Dogrywaj na pierwszy wąt Jeweliów, mam gdziekolwiek dogrywać. Tak, as I expected, miał powogę. Imponujące. Ech, no ostateczne. Lum? Teraz Harad Chromy robi wbitkę do klubu. Pomyłka. O jakich wam się nie śniło? Dziękujmy. Dzięki, przyjacielu. Pochwalmy. To ci się udało, winszuję. Nice, pogratulujmy przeciwnikowi. Na Ferankedy. No, coraz lepiej, długo powinien wykroczyć 2000. Czyli z 13 rangą będę się umęczył dłużej, moi drodzy. Jak poprzednie wchodziły jak złoto, tak teraz już wszedłem na, jakby to powiedzieć, higher level i na tym już wyższym poziomie trudności z lepszymi przeciwnikami, moi drodzy, już jest ciężko. Jak przedtem tłukłem na niższych poziomach po ryju ich talią berserków Korna, tak, już teraz tutaj, tu gdzie jestem obecnie, już nie jest tak. Już nie jest tak łatwo, nie jest tak fajnie. Nie uznaję niczego, co ludzkie. No, not again! I beg you, Gro, not fucking again! Not her! Not this. Not this. I beg you. Zobaczmy, czy to jest Eitre Pogodynka, moi drodzy. Jak to jest Eitre Pogodynka, to ja przegrałem z Kretesem. To jest Eitre Pogodynka, jakby ktoś pytał. Zabrana! Zainteresowani i udzielam odpowiedzi. To jest Eitre Pogodynka. I spele. Pogodynka spele, pogodynka spele, pogodynka cwelem. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Nie będę miał mu nawet co bić, a nie moglibyście dać jakiegoś, kurde, poweranie, żebym go wabiornem jechał? Serio, nie moglibyście? Dziewi dawać, nie wiem, kolesia, który mnie rozdupia w sposób totalny. Mam plan. Ach, to znowu ty. Mam mój tajny plan, jak zadziała. Aha, tak zadziała. Mam dość. Pasuje. Wysraj się z jednej karty i daj mi przewagę dwóch kart. Henginwell! Mam go dość. Eitre Pogodynka. Najgorzej z najgorszych, możliwy przeciwnik z najgorszych. Ryzykujemy i wypieprzamy czyste niebo? Ryzykujemy. Na starciu z Eitre Pogodynką wypieprzyłem czyste niebo. Lubię żyć na krawędzi. Jestem człowiekiem, który lubi żyć na krawędzi, moi drodzy. Ale co to ja przegram? Dobra. Ty jesteś najmniej cenny. Odbiory,
Ale mamy fajny zestaw pod wzrost i pod lanie. Mamy Okwista, mamy tego, mamy dobre karty. Więc może nie będzie źle. Ja, dobre karty. Tarczowniczka z klanu Demont. No to gra mi pokazała, że jednak takich dobrych kart nie ma w kumplu. Nie, kolejna tarczowniczka. Wielorybek, dobra. Utrój się. Potrój się maksymalnie. Zabić. Oczywiście ten i Powogencja numer 2. To będzie Powogencja numer 3. Poznacie Geralta Igni. Powogencja numer 4. 5, 6, 7, 8. Mam odliczać dalej. Giru. Mówię, kiedyś ja sobie zrobię taką talię, będę wkurwiał ludzi na rankedach. Za klan! Za Skellige! Ma jeszcze powogę na łapie, żeby mi zdjąć tego, jak mi się nafutruje. Ma wszystko na łapie. Wszystkie możliwe rzeczy. Wszystkie możliwe rzeczy, żeby wkurwiać człowieka. Podnego. Rozsądek jest dla słabych! Kajdan i oczywiście Unlock. I za chwilę pewnie kolejne pogody wlecą, moi drodzy. Miś! Misiu Pysiu wchodzi, Misiu Pysiu, co tam zrobi przeciwnikowi Misiu Pysiu? Masakruje mnie, jestem aktualnie masakrowany, rozrywany na sztuki, moi drodzy. Teraz razem! Nasze tarcze są murem! Ale przynajmniej pogody na wędzie środkowym nie ma. Co mi zrobisz? Zaraz będzie miał, bo zaraz poleci Eitry i będzie... No właśnie. Nie klękam przed nikim! Eitrę, Saskia. Żadnych negocjacji. No i poleci kolejny strykeligijski sztorm numer 3. Aeromancja. Strykeligijski sztorm. Myślę, że możemy się poddać. Nie mam fan z tym. Dobrze, to jeszcze, moi drodzy, dwie rundy. Jak poskładam sobie Eitrę pogodynkę, to wtedy mnie popamiętacie. Wtedy będą czary Cintfa. Dokładnie. Wtedy będzie Cintf was czarował, was oczaruje Cintf. Żadnych negocjacji. No! 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 Not this! Oby to była jakaś inna Eitrę, nie będąca pogodynką, moi drodzy. Módlmy się. Miejmy nadzieję, moi drodzy, miejmy nadzieję. Robię prosty test pogodynki. Jeżeli to jest pogodynka, to mi wypierdolili mistrza mistrzów na instancie. Jesteś pogodynką, czy nie jesteś? Obyś nie była, bo była oparta na krasnoludy, przewódki, Jorweta, cokolwiek! Spelej pogodynka. Druga podwąd. Nie, moi drodzy, nie. No dalej! Który chce posmakować kieliszkiem stali? Moi drodzy. Po prostu nie. Just no. Just fucking no. Teraz by pójdą kajdany, tak? Na Hjalmara.
Eitre Pogodynka, która po prostu wzięła Korna. Po prostu Cinch Eitre Pogodynka wziął Korna i Kairos tak przeznaczenia go dziobie tak po łbie. Tak. Ding. Bo wiecie, że Kairos Kat przeznaczenia to jest taki dwugłowy ptak Cincha, którego jedna głowa mówi prawdę, a druga głowa mówi fałsz. Więc właśnie Kairos, więc Cinch złapał kurde uściskiem takim telepatycznym za ryj naszego tego. Dobra, jebać tą grę i tak ją przegram. Ważne, że popowiadam wam fajne ciekawostki, więc Cinch tutaj złapie mojego Korna uściskiem telepatycznym, taki jak Darth Vader. A następnie przylatuje Kairos Tkacz Przeznaczenia i go jebie w plecy. Ramię w ramię! Mogę sobie te wprowadzić. Za klan! Za Skellige! Jedną tą kartę myślę, że możemy wstawić sobie. Nie mam fans, poddajemy się. Po prostu ze spelami się nie da grać, moi drodzy. Spele to coś, w czym nie mam fans, ni chuja. Z tym nigdy nie ma fans praktycznie z dobrze zrobionymi spelami. Dobra? Spróbujmy wygrać jakiegoś rankeda, moi drodzy, spróbujmy. Tylko nie spele! Na litość boską nie spele! Profe, niech to nie będą spele. Niech to będzie cokolwiek, tylko nie spele. Usiądź do stołu, napijmy się. Dobra. No. Skellige. Czekają nas łupy, o jakich wam się nie śniło! Moi drodzy, takie uff, taki dźwięk, uff, z moich ust się wydobywa. Potężne uff, moi drodzy, takie uff i puff. Dźwięcz! Raz matka rodziła! Czyżby ktoś chciał mi spasować? Nie opłaca mi się mocnych kart wystawiać. Zabrana! Zatem chce mi spasować, czy mi nie chce spasować? Dwie karty przewagi ma w kumplu. Pasuj to. Pasuj, no stary. Pierdzieliło cię. Bym się z czegoś wysypał, moi drodzy. A ja spasuję. Musisz to zrobić co najmniej dwiema kartami. Bo dowódca nie jest tak mocny, nie ma w tak mocnych tych. Na wypadek, gdybym miał dzika morskiego, to ja się zabezpieczam w ten sposób. Dobra.
Gra. No, o co chodzi? Lugos? Coś odwróca? Coś mocnego, jakąś siódemkę pewnie. Tak jest, dobrze! Nie zrobiłeś tego Lugosem. Sorry, stary. Nie udało ci się. Nie udała ci się ta sztuka. Wywróca mróz. Czyli jednak nie zrobił Card Advantage na mnie. Musiał się mocno powysypywać. Fargi, co zrobisz? Nic nie zrobię w takiej sytuacji. Będę mieć trzech topolników w gradu, ty sech. Albo dwóch. Nie, dwóch to będzie ukradł, ty sech będę mieć. Będziemy mieli łocznika gradu Bokwa, to będzie mieć trzech topolników, ty sech, więc... Ej, ani trzech, tylko mam dwóch, nie mam ani jednego! Parafrazując głos Morkwarga. Takich trzech jak nas dwóch nie ma w ani jednego. Yennefere. Lepiej od razu się poddaj! Potrzebuję w sobie coś odwrócić, żeby coś skreślić. No opłaca ci się... Kurwa. Czy ci się nie opłaca? Karta dowódcy zbyt przydatna. Jeden ten. Bo i tak mogę ich sobie sporo naprodukować. Mam dwa skrefelia. Będę miał dużo miśków na stole, moi drodzy. Będę miał dwa miśki i dwóch tych. Misiek, topornik, misiek. Myślę, że to jest dobra kolejność. Widzicie i podpierdala Yennefer, tak? Mojego cmentarza czy Hjalmara podpierdolił Hjalmara. Ty? Zabrana! Pochyl głowę przed Modron Freją. Dwa niedźwiadki już są, już weszły na pole bitwy. Za chwilę wejdzie kolejny topornik dla... No comment. Bogowie, ani chwili spokoju. Nie ma takiego lania po mordzie, kumplu. To nie. Niech Modron Freja ma nas w opiece. Tyrsza! Ugraj we jednostki wreszcie, kumplu. No. What the fuck? Co tu się właśnie stało? What the fuck?
bogowie, ani chwili spokoju. Okej, okay. Pasujemy, podda... Ale o nie, ładnie go skupiłem teraz. Nie, nie mam fans. Jak to moje rankedy? 1800! Jej! Wszyscy się cieszą! Moje rankedy będą 1800! Jej! Wszyscy się cieszą! Dzieci się cieszą! Dzieci skaczą! Dzieci cieszą! Wszyscy się cieszą! Wszyscy skaczą! Bo potrzebuję 3 złociwy na ten, na full power. Na full power AA tchnę pogodynkę, więc. Dobra, Dagon, miejmy. Wstawać, łajzy! Wyśpicie się po śmierci! Miejmy nadzieję, że to jest Dagon oparty o ten. Koral? Koral gol, ładnie, 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 ładnie. Ta? Fajny ogólnie zestaw, wylosowałem. Ty, na ten rząd, następnie... Pierwszy rząd, dobra, pierwszy rząd może być. Jak wróci w drugim ruskum plu, jakąś drugą pogodę, to wtedy jest kofegramistą. Bo to jest Dagon pogodynka. No. Dość gadania. Pokrywa, dlaczego mogę tą Big Driven to wkreślić w następnej turze. Więc luz, moi drodzy, więc luz. Teraz ty, mrozik za pierwszą. Może mieć tego od dzikiego gonu. Fu! Co za misklik! Nie. Ja głównie dzisiaj nie gram. To ten misklik, to zamierzałem wrócić tego, wróciłem tą, to było poniżej krytyki. Dobra, spierdalam stąd, bo takie miskliki to znaczy, że ja nie powinienem już dłużej grać.